w pierwszej kolejności chciałem pogratulować zwycięstwa. Mieliśmy dobrą dynamikę rezultatów, dobrej gry, którą żeśmy dzisiaj potwierdzili, można powiedzieć, przez całe spotkanie. Kilka dogodnych sytuacji, ale tak jak żeśmy widzieli, straconą drugą bramkę, akurat to chyba nie był nasz dzień. Także nie można mieć pretensji do moich zawodników, bynajmniej ja nie mam, bo próbowaliśmy na tyle, ile mogliśmy grać, atakować z jednej, z drugiej strony. Może takim momentem kluczowym była sytuacja Jacka Kiełma, byśmy wyrównali, ten mecz by się inaczej potoczył. Szkoda, bo przyjechaliśmy tutaj z zamiarem rozegrania oprócz tego, bo chcieliśmy grać dobrze, bo rzadko się zdarza, że grając przeciętnie się zdobywa punkty, zdarza się. Ale dzisiaj liczyliśmy na pewno na jakąś zdobycz punktową, nie udało się. Został ostatni mecz w tym roku w Kielcach i będziemy się starali ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Dziękuję. Są zwycięstwa, które się rodzą bardzo łatwo, kiedy wszystko idzie praktycznie samo od siebie. Masz 10 szansy, dasz 3 bramki. Ale dzisiaj to nie był ten mecz. Myślę, że ten mecz my musieli wywalczyć, a właśnie to było o walkę, o determinacji. Także my się cieszymy z toho zwycięstwa, lebo w tom składzie, którym sme dzisiaj grali, neviem, či ešte niekedy budeme hrať, ale z druhej strany dostali šancu Pivkaži, ktorí hrajú menej a byl to dzisiaj bardzo, bardzo mladý zespol, že tam hrali mladí Pivkaže alebo bardzo mladí, takže keď tam dzisiaj hral Valsky, Matinia, ktorí sú bardzo mladí, ja neviem, Gola, Kun, Matras, to sú všetko Pivkaži, ktorí majú všetko ešte pred sebou a hrali sme praktične bez Muravského a Maxa Rogalského, takže bolo to tam na tom boisku vidieť, že tam chýbal taký pokoj v tej hre, že to sme veľa síl sme nechali na to, aby sme Pivku vyvalčili, ale hneď prvým alebo druhým podaním sme ju hneď stratili, takže preto tam brakovalo toho pokoja v tej hre, či hlavne tým, že tam nebyl ten Rogalský a Muraš. Ale my šanujeme to zvyčestvo, vieme, aká je tá situácia v tabeli, tí 3 punkty dávajú nám trošku luftu na gúre a byl to težký meč, takže gratulácia do Pivkaže a myslím, že tie 3 punkty si zaslúžili.